Gdy Jezus skończył rozmowę z nimi, spojrzał w niebo i rzekł: Ojcze, nadszedł już czas. Otocz swojego Syna chwałą, aby i On otoczył chwałą Ciebie. Udzieliłeś mi władzy nad każdym człowiekiem po to, abym dał życie wieczne wszystkim, których mi powierzyłeś. A życie wieczne polega na poznaniu Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Otoczyłem Cię chwałą na ziemi, bo wykonałem zadanie, które mi zleciłeś. Teraz więc, Ojcze, otocz mnie tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim powstał świat. Objawiłem Cię ludziom, których mi dałeś ze świata. Należeli do Ciebie i powierzyłeś mi ich, a oni zachowali Twoje słowo. Już wiedzą, że wszystko, co mam, pochodzi od Ciebie. Przekazałem im Twoje polecenia, a oni je przyjęli i rozpoznali, że to Ty mnie posłałeś. Właśnie za nich się modlę, nie za świat, lecz za tych, których mi powierzyłeś, bo należą do Ciebie. Wszystko, co należy do mnie, jest Twoje, a Twoje jest moje. Oni zaś oddają mi chwałę. Ja opuszczam ten świat i idę do Ciebie, ale oni zostają. Dlatego, Ojcze Święty, ochraniaj ich mocą Twojego imienia, które mi dałeś. I spraw, aby żyli w takiej jedności, jak my. Dopóki z nimi byłem, sam ochraniałem ich mocą Twojego imienia, którą mi dałeś. Strzegłem ich i nie zginął nikt z nich, z wyjątkiem syna zatracenia, jak przepowiedziało Pismo. Teraz zaś idę do Ciebie i mówię im o tym, aby napełniała ich moja radość. Przekazałem im Twoje słowo, a świat ich znienawidzi, ponieważ tak jak ja, nie należą do Niego. Nie proszę, abyś ich stąd zabrał, lecz abyś chronił ich przed złem. Tak jak i ja, nie należą oni do świata. Spraw, aby byli oddani prawdzie, którą jest Twoje słowo. Tak jak Ty posłałeś mnie na świat, tak teraz ja posyłam ich do innych ludzi. Za nich też poświęcam siebie, aby byli oddani prawdzie. Modlę się nie tylko za nich, ale także za tych, którzy dzięki ich słowom uwierzą mi. Ojcze, niech wszyscy oni żyją w jedności, jak Ty we mnie, a ja w Tobie. Niech będą w jedności z nami, aby świat uwierzył, że to Ty mnie posłałeś. Obdarzyłem ich też chwałą, którą mi dałeś, aby żyli w jedności tak jak my. Ja w nich, a Ty we mnie. Aby żyli w doskonałej jedności. Wtedy bowiem świat zrozumie, że mnie posłałeś i że ukochałeś ich tak jak mnie. Ojcze, chcę, aby ci, których mi powierzyłeś, byli ze mną tam, gdzie ja będę. I aby mogli widzieć chwałę, którą mi dałeś. Ukochałeś mnie bowiem, zanim powstał świat. Sprawiedliwy Ojcze, świat Cię nie poznał, ale ja Cię znam. I oni również wiedzą, że to Ty mnie posłałeś. Objawiłem im bowiem Ciebie i nadal będę objawiać, aby doświadczyli tej wspaniałej miłości, jaką mnie obdarzasz. I abym mógł w nich trwać.